Witajcie kochani w kolejnym weekly vlogu. To będzie wyjątkowy vlog, pewnie już wam to tytuł sugeruje. Ale w tym tygodniu po pierwsze przyjeżdża do mnie Julka, a po drugie lecę do Alicante. Także vlog z Julką i wyprawa do Alicante. Jestem mega podekscytowana. Pytałam was na Instagramie, gdzie obstawiacie, że będzie moja kolejna podróż. I pomijając wizytę w Polsce, kolejny wyjazd to Alicante. Kocham Hiszpanię, ale w Alicante nigdy nie byłam. Ja tam odwiedzić moją koleżankę. Także jestem bardzo szczęśliwa na nadchodzące kilka dni i cieszę się, że będziecie ze mną. Kochani, na obiad przepis z mojego foodbooka Paleo, czyli makaron z pomidorami i papryką. Z makaronem ryżowym, to jest makaron z czerwonego ryżu i tofu. Nie powiem, trochę mi się sypnęło słonecznika, przywiozłam z domu, już praktycznie pół paczki wsypałam, nie no śmieję się, mam duże, duże opakowanie. Miska szczęścia na obiad dzisiaj, nie mam nic do dania, jestem głodna. Prawie nic nie widać, ale ja na deser mam rozmrożone krumble mojej mamy z lodami czekoladowymi i herbatkę z koprem włoskim, do tego film, świeca i odpoczywam. Super produktywny poranek za mną, nagrałam dwa filmy, umyłam włosy, siadam do mojego ukochanego śniadania, mam później grupowe spotkanie, lato kwitnie, mam świetny humor i to będzie super tydzień, już to mówiłam wczoraj, ale naprawdę tak dobrze się czuję. Ulubieniec ostatnich dni, tygodni, czyli rzadki smoothie bowl, klasyczny banan, owoce leśne, cynamon i mleko oraz masło orzechowe, białkowe muesli z Foodspringa, cynamon na górę i płatki kokosowe. Cudowne! Jeszcze tylko dodam, że właśnie specjalnie robię sobie rzadszego smoothie bowla z większą ilością mleka, żeby on posłużył mi jako mleko do muesli. Tak, czyli żeby nie sypać tylko troszeczkę granoli na górę jako dodatek do gęstego smoothie bowla, tylko żeby właśnie było tego muesli tona, a właśnie rzadkie smoothie posłużyło za mleko. Czy to ma sens? Dajcie znać, czy to ma sens. Uznacie, że jestem szalona. Właśnie wróciłam z najszybszej godzinnej wyprawy po pączki. Wyjaśnię wam później. Udało mi się kupić pączki dla Julki na jutro. Dlaczego zrobiłam to w tej chwili? Dlaczego dzisiaj? Dlaczego nie mogłam poczekać, aż Julka przyjedzie? Dam wam znać później. Teraz lecę się spotkać z dziewczynami ze szkoły, żeby zrobić prezentację. Wróciłam. Ups. Wróciłam do domu ze spotkania grupowego do mojej prezentacji socjologii. Słuchajcie, jest jakieś 50 stopni na dworze. Już wam tłumaczę, poleciałam na drugi koniec miasta po pączki, ponieważ Brownie Bars Donuts mieli majowy smak pod tytułem Peanut Butter Cheesecake. Jest to dwuczęściowy pączek, który ma nadzienie z wegańskiego twaroszku. Jest tu. I masło orzechowego, co brzmi jak życie. I jest tylko smak na maj, co oznacza, że w czwartek jest ostatni dzień, a ja do czwartku nie miałabym jak się wybrać, mam szkołę. I bardzo chciałam, żeby Julka też go spróbowała, więc kupiłam dwa. Jutro Julka będzie miała na przywitanie, na śniadanie, bo ja będę miała zajęcia, ona sobie tutaj będzie chillowała. Więc ja sobie teraz spróbuję tego pączka, dam wam znać. Może zrobię taste test, ale generalnie chciałam go zachować na deser. Będę zaraz robiła obiadek i przed obiadem przekąska. Och, moje włosy się już zdążyły rozwalić, bo się zgrzałam. W każdym razie chciałam sobie jakoś to ładnie odkroić, tak żeby nie rozwalić mojego pona. Może co ja gadam? Chciałam go tylko spróbować. Wiecie, jak to mama zawsze mówiła, że nic tego przed obiadem. Tak trzymam się i nie chcę jeść deseru przed obiadem, ale trzeba spróbować. Gigantyczny kawałek. Oczywiście żartuję. W każdym razie próbujemy. O mój Boże. To jest życie. To jest najlepszy pączek, jaki w życiu jadłam. On jest cały czekoladowy. Jest tak cudowny. Trochę jak ciasto w ogóle. Nie będzie mieć pączek, żeby być ciacho. Coś pysznego. Przecudowny. Haha. Boże, chyba jeszcze dokroję. Ale w sumie nie chcę, bo chcę się tym nacieszyć po obiedzie. Dobra, lecę robić makaron. Nie można jeść tyle w ogóle, słuchajcie, mówiłam wam o tym, że w kółko bym jadła słodkie rzeczy.
nie słodkie śniadanie, potem właśnie jakieś ciasto, jakaś przekąska owocowa. A wydaje mi się, że jednak warto też pamiętać o warzywach i o słonych potrawach. Anyway, lecę do kuchni. Jeżeli ktoś ma problem z tym, że zjadam na przykład 2 posiłki dziennie, a nie 3, to pamiętajcie, że rozmiar mojej obiadokolacji to jest jak czyjś obiad i kolacja. Także nie zapominajmy o tym, dzisiaj dokładnie to samo co wczoraj, czyli pyhota po włosku. Moi drodzy, ktoś wam się zaraz pojawi w tle. Dom, dom, dom. Wszyscy, którzy teraz mi za Julką, mają teraz mini, mini vloga z Madrytu w Berlinie. Duży szęcz. Duży szęcz? Ja przytom to wtedy tak jak debil na tych filmach. Od razu jestem inną osobą. Zobaczcie, kto to. My idziemy na super obiad do Katłon, czyli do bliźniaczej restauracji. Przypomniał mi się moja nauka chińskiego. O Boże. Do bliźniaczej restauracji 1990, czyli do wegańskiej, wietnamskiej, może zmienić rękę, którą, o, pan nas przepuszcza, bo tak słodko, prezentuje się w Prenzlauer Bergu i jak jestem z tobą, to mogę nawet vlogować, tak to znaczy czuję się jak gdyby. Julia, toast. Toast, tak. Nagrywam toast. Boże, muszę ci patrzeć w oczy. Kochani, przyszło nasze jedzenie, czyli zupa życia, role życia, wino życia. Jestem tak podekscytowana. I aż nie chcę mi się opisywać, bo jemy. Kochani, przepyszna zupa, numer 10 na menu, w menu. Jest to bulion kokosowy z mnóstwem różnych ziół, do tego sojowe mięso, pieczarki, różne grzyby. O! A to są nasze dania główne, które wyglądają po prostu przecudnie, czyli Buddha Bowl i... Buddha... nie, Zen Bowl i Buddha Bowl. Odwrotnie? To, przepraszam, to jest tak przepyszne. Szczególnie ten chrupek i te bataty, że jestem zachwycona. Julka nie je, bo gada. Gada. Plotki. Plotki, ploteczki, 2 miesiące. Bez może teczki. Tyle czasu. Nie zaśmiałaś się z mojego suchego żartu. Nie usłyszałam, co? Plotki, ploteczki, 2 miesiące bez teczki. Pudding mango, kto się spodziewał. Co? Trochę cię obmacałam. O Boże, Julia. Przypadkiem. No, jaka słodka. Duże jak jest ślicznie. Thank you. Brawo. Thank you so much. Hey guys, my name is Sophie. Czy chcę powiedzieć kilka słów o naszym obiedzie? To przepyszne, zapraszała do Katłon. Jest tam taka knajpa i cudowna. Jestem w niepowzięta. Już nie wiem, gdzie patrzeć. Ja też nie. Proszę cię, nie, musimy to skasować. Wyglądam jak totalny ziemniak. Co późno poszło. Nukasz. Pierwsze śniadanko z Julką, czyli nie mogę zdradzić co, bo nie wiem, co tam jest pod spodem. Zresztą tylko pokażę, a potem wam powiemy. Jej. Nie wyglądasz. Powiedz tylko, co robimy. Znaczy nie, powiedz tylko, który jest. A. Dzisiaj mamy piątek. Czwartek? Czwartek, ale super! Mamy jeszcze jeden dzień. Jedziemy na coś fajnego, ale Julka nie wie co. Gdzie my jesteśmy? O, dzień dobry. Tam, gdzie zabrałam moją mamę, czyli na tarasie. Na tarasie. Z widokiem na muzeum i katedrę. Fajnie, co? Jeszcze wam się dzisiaj nie pokazywałam, ale spędziliśmy cudowny dzień spacerując, w sumie 11 i jesteśmy właśnie w kolejnej azjatyckiej knajpie plus 40, plus 84. Że to jest zmiana jak polskiego, czy to nie słodkie? I jesteśmy bardzo podekscytowane na kolejny posiłek, także zapraszam was z nami. Jest mega gorąco, ale to wszystko wygląda tak pysznie. I analizujemy kartę. Julia, dzień dobry. Dzień dobry. Czy jesteś bardzo zadowolona? Jestem, czy jeszcze dopiero będziesz? Jestem bardzo podekscytowana. Jestem po prostu... A podobał ci się taras? Było tak ślicznie, z tym widokiem katedry. Boże, wszyscy, którzy tęsknili za Jurką, poprosimy łapkę w górę. Kochanie, frytki z sutki ziemniaków, tak bardzo nieazjatycko. Julka ma spring rolle znowu z sosem orzechowym, a ja mam spring rolle w wersji smażonej z sosem jakimś sokokwaśnym. Chcę twój sos, jak zawsze. Szocik. Proszę cię, spróbuj to. Dobrze, spróbuję to. Kochani, przyszła nasza uczta życia. Mamy tutaj zupę wonton, tak jak mówiłam, spring rolle. Julka ma imbirowo-grzybowy sos z warzywami i wegańską kaczką oraz ryżem. Tak jak mówiłam, frytki, spring rolle smażone i ja mam curry z sosem mango i też z wegańską kaczką. Po prostu szał.
zamówiłam wegańską kaczkę w sosie kokosowym i czy czegoś takiego nie jadłam? Dobra, może kiedyś jadłam coś takiego w Warszawie, nieważne, robimy taste test. Jak smakuje? Smakuje jak mięso. Ma włókna. Mogę zrobić dżuma. Czekaj, nie wyostrza się. No to trudno. Nie wyostrza. A jest przepyszne i to jest tak słodziutki sosik. Polecam. No. Dzień dobry pani. Czekaj, muszę złapać. Proszę, ocena restauracji profesjonalny krytyk Julia Zaręba. Powiedziałabym tak 8,5 na 10. A wczoraj było? A wczoraj było zdecydowanie mocne 9. Tak, wczoraj było mocne. Tak, nie ma dużej 9. różnicy, bo oba były naprawdę pyszne. Co ciekawe, poprosiłyśmy o bez glutaminianu sodu wszystko, bo było napisane, wszystko robimy z glutaminianem sodu, można prosić bez. To było dziwne, ale w sumie spoko, że była taka opcja. Fajnie. Ale dziwne, że robią to ze wszystkim, to mnie trochę dobija. Co może tego nie robią ze wszystkim, ale nie będą wyszczególniać, do których potraw to dają. Ale było napisane. Ale geschichte. Geschichte mit Gemach. Można poprosić tego bez. No. W każdym razie wszystko było pyszne, ale wczoraj były takie smaczki dodatki, które jednak wygrały, to raz, a dwa, nie zapytaj nas o deser. Nie, no to już. Nigdy nie potracili te pół punkta, które bym dała do dziewiątki. Punktu, chociaż nasze żołądki nam za to podziękują. W każdym razie, czekaj, wczorajsze spring roll wygrały twoje. Wczorajsze bowle też wygrały z tymi curry, czy tam z tymi. To moje tofu było przepyszne. Ale kaczka była spoko, ale mnie nie powaliła zupełnie, a tobie najbardziej smakowała. Mnie bardzo kaczka smakowała, a znaczy ona była trochę sucha. Tak, była sucha. O, ale jak dodałam ten sos, ten mój sos był przepyszny. Ale który sos? Ten w bowlu. Nie wiem, co to było. Nie jestem pewna, sos, ale był bardzo dobry. Ale moja wonton zupa była najlepsza. I wczoraj też zupa była najlepsza. Mimo, że ja nie jestem taka zupna i wolę zazwyczaj jakieś takie smażone, jakieś różne mięsno-tofułowe rzeczy, to... Ej, jaki ładny tam budynek. Śliczny. To wolę... Ale te twoje spring rolle dzisiaj, te smażone, były no, też pyszne. No, były lepsze od twoje. Ale mój sos był taki... No tak, mój sos był życiem. Sos orzechowy zawsze. W każdym razie ręka mi teraz odpadnie, przecież nie trzymam tak długo statywu. A my idziemy rozchodzić nasze brzunie i sobie klapnąć z widoczkiem z jakimś lemoniadem. Czad. I umiem mówić po polsku, tylko we przyjrzę. Taki pezant do niego chodzi. Taki mamy właśnie widoczek. Siedzimy sobie. Najedzone, zadowolone, cieplutko, jest woda. Jak ładnie Julka wygląda. O! Właśnie wracamy z posiadówy na plaży, pokażę wam. Leci muzyczka, ludzie się relaksują, jest przyjemnie, jest ciepło. Dopiero zeszło słońce, a jest... Ale jest dopiero... Z tobą, a nie z tobą. A jest dopiero, dochodzi słuchajcie 10 i dopiero powoli zaczyna być już ciemno, ale jest no super klimat i tam w tle pan Alex. A tutaj mamy dworzec główny. No zobacz, to wygląda jakby środek dnia. Jaki masz ładny strówka. Julka pracuje, a ja się zmywam. Zastanawiacie się czemu? Może potem wyjaśnię. Generalnie jadę do Alicante... A, proszę, mam zrobić jakieś napięcie. Generalnie jadę do Alicante za 2 godziny, a Julka zostaje i przyjmuje mieszkanko na weekend i przyjeżdża jej rodzinka. Olvidando que... Zresztą nie proście, że mówię po hiszpańsku. Ale po niemiecku na filmach, ale... Ale... Może pokazać jak mówię. Ale no trudno. Dobra, pokażę wam się. Nie wiem, czy będę miała rękę, żeby mówić coś na lotnisku, ale na pewno odezwę się z Alicante. Śledźcie mnie na Instagramie karolinasobańska.com. Karolinasobańska.com, zresztą to robię. Karolinasobańska. A na lotnisku zdrowa przekąska. Dzień dobry. Hej kochani, jestem w Alicante. Może być strasznie głośno, bo jestem na tarasie i moja koleżanka mieszka w samym centrum, ale jest sobota rano, przyjechałam tutaj dosłownie na 2 dni. Postaram się pokazać wam trochę Alicante, ale wczoraj już nic nie nagrywałam, bo poznałam dużo osób i poczuliśmy strasznie późno. Także dzisiaj miało padać, ale przebija się słońce, także liczę na jakąś plażę.
do ciebie. Muszę cię uwiecznić. Czy musisz poznać moich widzów. Musisz poznać moich widzów. Nie mogę. Zwiedzamy Alicante i jest strasznie dziwne światło, kochani. Ale jest pięknie, ma zaraz lać. Już sobie tutaj pochodziliśmy, idziemy zaraz na plażę. Was machen wir? Schlosstime? Also, wenn wir so einen Untergang da sehen? Ja. Powiem coś, już nie będę tak się stresować przy tobie, więc powiem. Kolejny obiad w wydaniu Ani, dzisiaj bataty z tofu, w sensie pomidorowym, z ciecierzycą i do tego awokado, sałatka, ocet balsamiczny, najlepsze przyprawy. Słuchajcie, nie uwierzycie, jest 10:00 i ja jem obiad. Po prostu Hiszpania. Nie no, pięknie to wygląda. Horchata de almendras. Ulala. Moi drodzy, pierwszy raz w życiu piję orczatę po takim czasie. Wzięłam migdałową orczatę, próbowałam się przed chwilą jakąś czupę. Czupes? Enchupes? Czupes. Nie wiem, co to było, chociaż jakieś chyba korzeniowe warzywo jak ziemniak. To smakuje jak masło migdałowe. To jest przepyszne. Zapraszam. Orchateria Atul 2.10. Takie ceny tylko w Alicante. To są podobno najlepsze lody w Alicante. Mam czekoladę i banana wegańskie, nie było innych opcji. Top nie je, więc nie wiem, jak